Dzień dobry Państwu obecnym dzisiaj na sali i Państwu, którzy będą później oglądali za pośrednictwem internetu moje wystąpienia. Dzisiaj chciałbym przejść do tematów, po poprzednim ustach, do tematu bardziej bieżącego, ponieważ dzisiaj będę chciał Państwu przybliżyć problematykę związaną ze stosunkiem Kościoła katolickiego do całkiem nowego prądu myślowego w ekonomii, jakim jest kapitalizm inkluzywny. Temat jest aktualny o tyle, że na pewno spotkali się Państwo z takimi chociażby nagłówkami, które informowały o tym, że w Watykanie papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami Rady Kapitalizmu Inkluzywnego. Wymienia się tam wśród przedstawicieli tej rady, o której będzie mowa trochę później, takie nazwiska jak Rothschild. I wspólnie wraz z papieżem rada chce reformować obecny system ekonomiczny. A my spróbujemy sobie dzisiaj odpowiedzieć ponadto na pytanie, czy kapitalizm inkluzywny może być pewną odpowiedzią na problemy społeczno-ekonomiczne XXI wieku i czy może być do pogodzenia z katolicką nauką społeczną. Zanim jednak odpowiemy na to pytanie, chciałbym Państwu przedstawić pokrótce, czym wokół kapitalizm inkluzywny w ogóle jest. Tak więc samo pojęcie kapitalizmu inkluzywnego pierwszy raz pojawiło się jeszcze w czasach II wojny światowej. W 1943 jednak w jednej z publikacji naukowych amerykańskich jednak nie ma ono dużo wspólnego z dzisiejszym rozumieniem tego terminu, które to zostało upowszechnione dopiero na początku XXI wieku za sprawą dwóch ekonomistów, konkretnie Alena Hammonda i pozwólcie Państwo, że zerknę do notatek, ponieważ pan ekonomista drugi miał pochodzenie hinduskie, Coimbatore Krishnarao Prahalada. Oni najpierw osobno, a potem połączyli razem siły, aby przedstawić wizję reformy współczesnego systemu kapitalistycznego, jednak w pewnym sensie bez podmywania jego fundamentów. Skupiali się oni głównie na problemach kapitalizmu w rozwijających się krajach kapitalistycznych, czyli na dużym rozwarstwieniu społecznym, na generalnie pozostaniu dalej w ubóstwie większości społeczeństwa. Chcieli zreformować system, mówię, przy utrzymaniu jego podstaw, mianowicie nie odrzucali oni kapitalizmu jako takiego, ponieważ uważali, co więcej, uważali nawet, że kapitalizm jest systemem, w którym społeczeństwo rozwija się najbardziej. Chcieli tylko po prostu równiejszego rozwoju społeczeństwa. Chcieli, ponieważ uważali, że kapitalizm się generalnie sprawdza i że to kapitał jest tym, czego potrzeba do rozwoju społecznego, chcieli oni upowszechnić kapitał w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, szczególnie wśród zwykłych ludzi. Jednym z takich postulatów głównych współczesnych kapitalistów inkluzywnych jest na przykład postulat zabezpieczenia kredytów przez ubezpieczycieli, aby osoby, które nie mają zdolności kredytowej, były w stanie wziąć kredyt na rozwój na przykład biznesu, no i przez to się bogacić, a nie tylko, żeby to wielkie przedsiębiorstwa miały rzeczywiście pieniądze, które są w stanie, czy poprzez pobrane w drodze kredytu, czy poprzez pieniądze pobrane w drodze usług, które świadczą, wpompować w rozwój przedsiębiorczości swojej. Dlatego też współcześni przedstawiciele kapitalizmu inkluzywnego popierają takie pomysły jak akcjonariat pracowniczy, czy właśnie amortyzację kredytów poprzez ubezpieczycieli. Jednak krytyka spada na przedstawicieli kapitalizmu inkluzywnego, dlatego że wiele osób twierdzi, że dość naiwnie twierdzą, że można takie zmiany wprowadzić nie poprzez naciski państwowe, a poprzez w pewnym sensie zmianę świadomości osób prowadzących wielkie przedsiębiorstwa. Chociażby Praland i Hammond udowadniali, że firmy powinny zacząć dostrzegać, że nie tylko, że największe zyski nie będą miały w momencie dostarczania usług i różnych świadczeń osobom bogatym, ale jak również otworzą się na osoby biedne i zaczną świadczyć różnego rodzaju usługi osobom biednym, czy dostarczać im towary, że również na tym są w stanie zarobić.
Ale oprócz krytyki wynikającej z przeświadczenia o tym, że twórcy kapitalizmu inkluzywnego dość naiwnie patrzą na współczesny system ekonomiczny i na rolę wielkich korporacji, trzeba wspomnieć o tym, że krytyka również dotyczy tego, że prace Hammonda, szczególnie różnego rodzaju jego raporty dotyczące biedy w krajach trzeciego świata, były sponsorowane przez wielkie korporacje. Więc wiele osób postrzega ten kapitalizm inkluzywny jako pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa wielkiego kapitału, który chce zmienić system bez dogłębnej reformy, a jedynie troszkę upudrować ten współczesny kapitalizm. A teraz przejdźmy do tej Rady Kapitalizmu Inkluzywnego, z którą właśnie spotykał się wielokrotnie papież Franciszek. Mianowicie Rada Kapitalizmu Inkluzywnego jest to najbardziej znana organizacja, która zajmuje się promowaniem kapitalizmu inkluzywnego, założona kilka lat temu z inicjatywy Lady Lynn Forrester de Rothschild, z tej rodziny Rothschildów. Oprócz niej w Radzie zasiadają przedstawiciele wielkiego biznesu, liderzy świata finansów publicznych, między innymi na przykład prezes Afrykańskiego Banku Rozwoju, sekretarz generalny OECD, dyrektor generalny Bank of America, ale również przedstawiciele prywatnego biznesu, tak jak chociażby prezesi Visa, PayPal, Ford, Ernst Young, Deloitte, Tata czy Fundacji Rockefellera. Rada Kapitalizmu Inkluzywnego jest organizacją, która trochę inaczej już rozumie ten kapitalizm inkluzywny, ponieważ ona w zasadzie, jeżeli czytamy informacje na ich stronie na temat ich planu działania, oni już w zasadzie nawet nie postulują jakiejś korekcji dzisiejszego systemu kapitalistycznego, a bardziej coś, co moglibyśmy nazwać odpowiedzialnym, zrównoważonym odpowiedzialnością społeczną korporacji i różnego rodzaju firm. Oni zapraszają przedstawicieli również małych biznesów do współdziałania, ale raczej skupia się to na wizji nie tyle upowszechnienia kapitału, jak było to w tym modelu hammondowsko-prahlandowskim, a bardziej na właśnie, no mówię, działalności charytatywnej, na bardziej odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw. I cele, które możemy przeczytać na oficjalnej stronie Rady Kapitalizmu Inkluzywnego, dotyczą czterech kategorii: ludzi, planety, zasad rządzenia i dobrobytu, które dzielą się na kolejne podkategorie i są stricte związane z celami zrównoważonego rozwoju, tak zwaną agendą 2030. Wszystkie te cele, które stawia sobie Rada Kapitalizmu Inkluzywnego, mają właśnie odzwierciedlenie w postulatach tej agendy 2030. I dlaczego wspominam o tej Radzie? Ponieważ w działania Rady zaangażował się obecny Ojciec Święty. Nawet na stronie internetowej Rady, chociaż nie jest ona jednoznacznie katolicka, ale szuka poparcia przywódców duchowych różnych wyznań, religii, możemy przeczytać, że powstała ona pod wpływem apelu papieża Franciszka skierowanego do liderów biznesu, aby reagowali na konkretne problemy naszych czasów. Ale oprócz poparcia papieża Franciszka, Rada Kapitalizmu Inkluzywnego chwali się poparciem m.in. patriarchy Bartłomieja, arcybiskupa Canterbury, a także przedstawicieli innych religii, islamu, judaizmu, a także nawet religii rdzennych mieszkańców Ameryki. Papież Franciszek kilkukrotnie spotkał się z Radą Kapitalizmu Inkluzywnego, niejednokrotnie dawał poparcie dla jej działań, twierdził, że Rada chce odejść od konsumpcyjnego modelu kapitalizmu i że postulaty promowane przez Radę, mimo że nie stricte katolickie, jednak bardziej uwzględniają w ekonomii godność osoby ludzkiej. Teraz możemy odpowiedzieć na, spróbujemy bardziej odpowiedzieć na to ostateczne pytanie, mianowicie czy kapitalizm inkluzywny może być połączony z katolicką nauką społeczną i znany za pewnego rodzaju odpowiedź katolickiej nauki społecznej na współczesne wyzwania. Trzeba powiedzieć, że oczywiście samo założenie kapitalizmu inkluzywnego, mianowicie afirmacja systemu kapitalistycznego, może być różnie interpretowane, ale raczej poparcie dla systemu materialistycznego nie jest do końca zgodne z katolicką nauką społeczną, ale już same postulaty reformy dzisiejszego kapitalizmu
zbliżałyby kapitalizm inkluzywny do katolickiej nauki społecznej, właśnie większe podkreślenie roli jednostki, czy na przykład próba zaradzenia nierównościom społecznym, czy wykorzystywaniu krajów trzeciego świata, krajów rozwijających się przez wielkie korporacje i kraje zachodnie. Oczywiście inną sprawą są postulaty konkretnej realizacji reform kapitalizmu. Tutaj możemy dyskutować, ale generalnie nie dostrzegam co do takich głównych zasad i kierunków reformy, nie dostrzegam jakichś wielkich, ogromnych rozbieżności z postulatami katolickiej nauki społecznej. A musimy pamiętać, że katolicka nauka społeczna jest co do zasady pragmatyczna. Wielokrotnie dostosowywała się i odpowiadała na doraźne pytania w sferze, na doraźne pytania, przed którymi stawał świat. Oczywiście inną sprawą są intencje, które stoją za na przykład Radą Kapitalizmu Inkluzywnego, czy w ogóle za przedstawicielami tego nurtu i propagatorami. Też inną sprawą jest, pewnie, która pasowała na zupełnie inny referat, jest sensowność poparcia przez papieża Franciszka inicjatywy tej konkretnej, jaką jest Rada Kapitalizmu Inkluzywnego. Niemniej jednak uważam, że wszystkie zmiany, które chcą ucywilizować trochę bardziej dzisiejszy kapitalizm i wszystkie środowiska, w których można przynajmniej doraźnie zobaczyć sojusznika w niektórych sprawach z katolicką nauką społeczną, są godne uwagi. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dobrze. W tej sytuacji bardzo bym prosił pana Pawła Matlaka. To właśnie ja byłem. Przepraszam. To drugi raz. Adam, to jest Adam. Jest Adam? Nie ma. Adam czasami nie ze mną. Super, bo jeszcze chciałem Michała Błaszczaka spytać, czy już się może podłączyć, ale to jak kolega zapraszam serdecznie. Dobrze. Pan Adrian, tak? Trudne pytanie. Adrian, podłączałeś tutaj gdzieś, nie? Tu jest, bo tam ten lęk wstać. Tak, można wsadzić. Ktoś tu. Dobrze. Czyli teraz z powrotem wracamy do świata encyklik, tym razem Rerum Novarum, już dzisiaj wspomniane. Myślę, że najlepiej rękami. Proszę bardzo. Czy zgadza się pan na nagrywanie? Tak, to nie. Nie wiem, czy to w sumie... Ja będę raczej prezentował na stojąco, czy to nie powód? No to... Nie sądzę, że miał, ale... Okej. Jeżeli chodzi o to, czy jesteś widoczny, to jesteś, ale nie wiem, czy teraz ten nagrywa już, czy nie. Wondered. Nie, też nie wiem. Chyba tak, coś się świeci. Jeszcze sprawdzę, jak włączenie swoje. Szkuta? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Adrian Szkuna. I tak jak tutaj poprzedni wykład kolegi Pawła miał charakter bardziej dotyczący współpracy programu, tak w sumie moja prezentacja też będzie dotykać podobnej tematyki, tylko z perspektywy bardziej historycznej, ponieważ zaprezentuję. Ponieważ moje wystąpienie będzie dotyczyło encykliki Rerum Novarum, w szczególności na tle porównawczym z dominującym w XIX-wiecznej Europie gospodarczym modelem wczesnokapitalistycznym. Moją prezentację podzieliłem na 7 głównych punktów. Postaram się wyrobić w odpowiednim czasie. Proszę mi nie dodać znaleźć. Gdzie na początku omówię pokrótce główne założenia wczesnego kapitalizmu. Następnie przejdę do treści właściwej encykliki. Tutaj wyszczególniłem cztery główne punkty, które będą, jak mi się zdaje,
najbardziej relewantne w perspektywie porównawczej. I na koniec wspomnę też trochę o rezultatach, jakie wywołało upublicznienie pracy Leona XIII. W mojej prezentacji raczej będę pomijał kwestie polityczne, światopoglądowe czy teologiczne, raczej skupię się głównie na sprawach gospodarczych i społecznych. Będę nawiązywał do ekonomii. Przechodząc do pierwszego slajdu. Teoretyczne podstawy systemu kapitalistycznego dał Adam Smith w swoim bardzo znanym, słynnym, można by powiedzieć, dziele Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Tutaj na tym zaprezentowanym slajdzie opisałem te założenia systemu kapitalistycznego, które będą nas interesowały, kiedy będziemy omawiać sobie treść encykliki. No i przechodząc po kolei,